No, i w końcu przyszedł ten moment, gdy przyszło mi nagrać jedno z ciekawszych nagrań, jakie zawsze chciałem nagrać, i do którego przygotowywałem się już przez dłuższy czas. 12 rzeczy, o których się myliłem, ty też możesz robić to nieświadomie. Przynajmniej taki miał być tytuł w założeniu, ale pomyślałem, że co nieco. Zmienię kontekst tego nagrania i opowiem Wam o 12 rzeczach, które różnie można interpretować, będąc na drodze rozwoju własnej świadomości. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy temat, z tego względu, że prędzej czy później i tak będziecie musieli zdarzyć się z tymi punktami, jakie wymienię tutaj w tym nagraniu, i będziecie musieli sobie jakoś je poukładać w głowie. A pomyślałem, że uderza dzisiaj co nieco z innej perspektywy, tak bardziej na luzie, abyście mogli, może się nawet i pośmiać, spojrzeć na coś z innej perspektywy, czy nawet mieć takie poczucie, że coś zostało wywrócone do góry nogami. Taki wstęp do tego nagrania. Mam przygotowaną ze sobą listę zagadnień na dzisiejszy odcinek. Będę sobie tutaj czytał, będę się posiłkował. I zapraszam Was wszystkich do oglądania. Punkt numer jeden. Skoro jesteśmy jednością, a w założeniu rozwoju świadomości wszyscy jesteśmy, świ jesteśmy świadomością, jesteśmy jednością, to wszyscy jesteśmy tacy sami. Kobiety i mężczyźni, ludzie i talent, kompetencje, wykształcenie, świadomość. To jest jeden z takich ważniejszych aspektów do przetrawiania i przemyślenia. Bo może się tak wydawać, że skoro wszyscy jesteśmy jednością, to znaczy, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie rozwoju: rozwoju intelektualnego, rozwoju emocjonalnego, rozwoju materialnego w naszym życiu, i może nam się wydawać, że wszyscy mamy równe szanse, wszyscy myślimy podobnie. Wiecie, że jak się budzi jedna osoba, to zaraz budzą się wszyscy, że. Jeżeli jedna osoba się rozwinie, to zaraz wszyscy się rozwijają. No i tak poniekąd jest, bo jak jedna osoba coś w sobie zmieni, to ma to wpływ na wszystkie inne osoby, ale moim zdaniem jest to zbyt przereklamowane, zbyt wyidealizowane, ponieważ my nie jesteśmy tacy sami. Nikt z nas nie jest taki sam. Pomimo tego, że jesteśmy jednością, to nie jesteśmy tacy sami i musimy to zaakceptować. Moje życie nie jest takie samo, jak Twoje życie. Możesz mieć nawet takie poczucie, że, że jesteś na tej drodze rozwoju, że porównujesz się do innych nauczycieli, do innych osób. Możesz mieć takie poczucie, że robisz coś źle albo nie jesteś jeszcze taki rozwinięty jak inni. To jest bzdura, to jest bójdę na rysorach, bowiem ścieżka każdego z nas jest inna, jest indywidualna, każdy z nas jest w innym miejscu w swoim życiu i w danym momencie, w danym czasie coś może działać dla mnie, dla ciebie nie musi, potem dla ciebie może coś działać, dla mnie nie musi. I musimy to po prostu zaakceptować Musimy zaakceptować to, że pomimo tego, że wszystko jest miłością To mamy na świecie ludzi, którzy nadal wojują tak? Mamy Afrykę, która nadal głoduje I mamy takie doświadczenia, jakie mamy I musimy nauczyć się integrować ten aspekt duchowy Aspekt duchowy Duchowości tej jedności oraz aspekt relatywności, że wszystko jest różne, że wszystko jest różne inne i może być różne inne. Punkt numer dwa: skoro nie ma kontroli, to mogę robić to, co mi się podoba. Oj, to jest bardzo częsty paradygmat w duchowości. Ja widzę całą masę ludzi, którzy źle rozumieją duchowość. I to bardzo często się dzieje na początku swojej własnej przygody, gdy jeszcze jest się takim niedojrzałym, mógłbym powiedzieć, rozwojowcem w tym temacie, gdy ma się te pierwsze momenty otwartości, bezwarunkowej miłości, wolności, to nagle przychodzi taka chęć, żeby robić wszystko, co ci się podoba, tak? I wtedy zazwyczaj sprawiamy sobie przyjemność, czy siedzimy i medytujemy, tak było w moim przypadku i w wielu przypadkach innych osób również. Czy próbujemy jakiejś substancji, czy psychodelików, no ale trzeba pamiętać o tym, że w pewnym momencie i tak schodzi się na Ziemię, no i należy to wszystko pogodzić z tym aspektem praktycznym życia. Wiecie, ja nauczyłem się na drodze swojego własnego rozwoju, aby słowo kontrola zamieniać na słowo dyscyplina, bo gdy my słyszymy słowo kontrola, to my czujemy takie poczucie. Przytłoczenia, jakby ktoś nakładał coś na nas z góry, jakąś etykę, moralność, kontrolę, że coś musisz, że powinieneś, jak taki rodzic czy nauczyciel czy, czy policjant, tak? Ktoś cię kontroluje, no musisz, musisz patrzeć, musisz obserwować siebie, musisz sprawdzać, czy wszystko robisz dobrze i idealnie. I tracimy przez to zaufanie do siebie i bardzo często substytuujemy przy pomocy kontroli miłość, tak? Jak ktoś nie czuje miłości, to ma taką tendencję do tego, żeby zamieniać ją na kontrolę. Albo oczekiwać, że przy pomocy kontroli uzyskamy miłość. No i musimy zwrócić na to naszą uwagę. Dlaczego ja lubię zamieniać słowo kontrola, albo w ogóle kontrolę na dyscyplinę? Ponieważ kontrola kojarzy mi się z jakimś przymusem, że ja muszę się kontrolować przed czymś, a dyscyplina kojarzy mi się z poczuciem wyboru, że ja się dyscyplinuję do czegoś, bo chcę osiągnąć jakiś cel, bo chcę iść w jakimś kierunku w moim życiu, bo mam jakąś wizję do zrealizowania. Nie wiem, bo przykładowo chcę iść w góry, bo chcę nagrać to wideo, bo chcę uprawiać jogę, chcę ćwiczyć na siłowni, chcę medytować, chcę pisać książkę, chcę znaleźć, nie wiem, jakąś pasję, zajawkę, chcę pójść do pracy, zarobić hajs, nie wiem, zainwestować kasę w jakiś lepszy sprzęt, czy w cokolwiek innego. I ty wtedy się poświęcasz. No oczywiście poświęcasz się, bo przestajesz być taki kompulsywny i przestajesz... Żyć w takim poczuciu chaosu i zaspokajać swoje wszystkie widzimy się i zachcianki na tu i teraz, odracasz tą gratyfikację, czyli to zaspokojenie tych zachcianek, żeby mieć większą gratyfikację, czyli osiągnąć jakiś cel, jakąś wizję, coś większego. I to należy mieć na uwadze, żeby nie dyskryminować rozwoju osobistego na drodze rozwoju świadomości. Punkt numer 3. Skoro nie powinno się ślepo podążać za żadnym autorytetem, to nie muszę czytać książek i się uczyć. Arogancja i pycha to jest bardzo częsty um, bardzo częsty paradygmat, bardzo częste założenie, bardzo częsta pułapka, jakiej ulegają ludzie na drodze rozwoju świadomości, szczególnie gdy uzyskasz wyższy stan świadomości i nagle ci się wydaje, że jesteś ponad tym, i możesz mieć nawet takie poczucie wywyższania się nad innymi ludźmi. Ja to widzę bardzo często wśród ludzi, wśród nauczycieli, pamiętam jeszcze u siebie na początku. Tylko to tak, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to takie trochę niedojrzałe, bo naprawdę wydaje się, że jest się ponad tym, tak? Bo no, no, tak jest po prostu, jesteś wszystkim. No to jak ma ci się nie wydawać, że jesteś ponad tym, skoro jesteś wszystkim? To jest naturalne jeżeli zanika twoje ego i masz poczucie nieskończoności i bycia absolutem, byciem Bogiem, masz bezpośrednie doświadczenie tego, to, to jest naturalne, że będziesz miał poczucie, że jesteś ponad tym, bo jesteś ponad tym. Tylko należy nauczyć się to rozumieć w dwóch kategoriach, w kategorii duchowej, czyli świadomości i w kategorii życia codziennego. Wiecie, nawet nauczyciele non-duality, jak ma się styczność z takim nauczycielem non-duality, który jest ogarnięty i uziemiony, jest normalnym człowiekiem, gdzieś tam nie odlatuje i nie świruje, to często nauczyciele non-duality też uczą tego aspektu nie wiem, etyki, moralności, takiego wiecie, życia relatywnego, żeby nie uciekać od uwarunkowań i stawić czoła swoim wyzwaniom. No i to też jest bardzo ważny aspekt życia. I tutaj ja na przykład sam po sobie zauważyłem, że miałem takie okresy, gdy już nie byłem w stanie dalej oglądać filmów, czy czytać, czy słuchać, i, potrafi i potrafiłem, potrzebowałem wręcz ...odseparować się od tego, posiedzieć trochę w samotności. Tylko ja to robiłem, żeby to wszystko przetrawić, przerzuć. Ale też miałem takie momenty, gdy twierdziłem... a e, ja już nie potrzebuję czytać, ja już nie potrzebuję nikogo słuchać. I wtedy zazwyczaj stawałem się bardzo arogancki. Myślałem, że wiem wszystko już. My troszeczkę się wywyższałem, racjonalizowałem się, był sprawiedliwiałem. I zauważyłem, że jak mam jednak tą wiedzę z książek... ...czy jakiś autorytet, czy jakąś osobę, którą się inspiruje, to dzięki temu sam pracuję bardziej nad sobą i. No i mam więcej pokory w sobie, tak? Bo mam takie poczucie, że nie jestem jedyną wysoce rozwiniętą osobą, tylko mam takie poczucie, że wszyscy się rozwijamy i idziemy razem, tak? Że życie jest procesem i idziemy razem. Mi to bardzo pomogło. Mam nadzieję, że Wam również pomoże, no bo w zasadzie po to nagrywam te nagrania, żeby pomóc Wam pomóc nam się tutaj po prostu wspólnie rozwijać. Także pamiętajcie o tym, żeby mieć jakąś inspirację, poczytać czasami, jak sięgnąć po jakąś książkę czy obejrzeć jakieś wideo. Tutaj zachować oczywiście balans pomiędzy autorytetem zewnętrznym, autorytetem wewnętrznym, dochodzić do swoich własnych wniosków i po prostu iść dalej. Tutaj Wam również polecam, abyście nie idealizowali autorytetów, ani nie hejtowali, żebyście podeszli do tego z pokorą i abyście zwrócili uwagę na to, że poprzez słuchanie myśli drugiego człowieka rozwija się wasze własne myślenie, nie? Że to izolowanie się i separowanie wcale nie sprawia, że się no, lepiej rozwijamy. Czasami jest na odwrót. No tutaj warto jest się przyjrzeć sobie, tak? Czasami, no, jak ktoś ma dużą ilość wiedzy i siedzi w teoriach, to potrzebuje się od tego odseparować. Tak jak powiedziałem wcześniej, balans. Punkt numer cztery. Psychodeliki nie mają skutków ubocznych. I tutaj chciałem Wam powiedzieć, że psychodeliki mają skutki uboczne. Branie kwasu, tak, zażywanie LSD, ekstazy, grzybów, ajach te substancje mają efekty uboczne. Choćby nawet w postaci natychmiastowego zderzenia się z absolutem. Co w przypadku osób, które są niedojrzałe psychicznie, może skończyć się zaburzeniami osobowości, stanami dysocjacyjnymi, psychotycznymi, albo zaburzeniami na pograniczu typu borderline. Psychodeliki też są w stanie tymczasowo przebudzić układ nerwowy i kundalini, dać komuś poczucie mistycznej jedności, ale potem schodzi się na ziemię i trzeba popracować nad sobą, aby w tym stanie jedności przebywać. Ja nagrywałem ostatnio film o Kundalini, opowiadałem o tym, jak to jest na końcu swojej własnej podróży, ale musicie pamiętać, że ja wykonałem całą masę pracy nad sobą i nadal pracuję nad sobą. I trzeba naprawdę sporo pracy i wysiłku, medytacji, uważności i wszystkiego, aby to uziemić. Tak? Ja wiem, że niektórzy... Się szczycą tym, że mieli jednorazowe doświadczenie. Niektórzy się szczycą, szczy, szczycą tym, że oświecenia nie ma. Są takie i takie teorie, wszystko jest sprzeczne. Ja opowiadam Wam taką moją realistyczną wizję rozwoju świadomości i nie twierdzę, że to jest jedyna ostateczna i naj, najlepsza i najważniejsza. Jest wiele ścieżek, wiele perspektyw, ale chciałbym, abyście zachowali taki otwarty umysł tutaj w tym wszystkim. I ja wiem, że często troszeczkę opowiadałem pozytywnie o psychodelikach, może nawet je trochę idealizowałem, ale dzisiaj chciałem po prostu opowiedzieć o tym, że mają one skutki uboczne um, i że warto jest się tutaj zastanowić, tak? Czy jest to Wam potrzebne? W jakim momencie swojego życia jesteście? I czy jesteście w stanie po prostu to zintegrować z życiem codziennym? Punkt numer 5. Dieta i to, co jemy, nie ma znaczenia, bo liczy się tylko świadomość. Ja żyłem takim przekonaniem, a że nieważne, co ja będę tam jadł, bo i tak jest świadomość i wszystko jedno. Ale po jakiejś czasie zderzyłem się z takim poczuciem, że jak jem śmieciowe jedzenie, to sam czuję się jak śmieć. Jak jem nieregularnie, to sam czuję, że mam zachwiania nastrojów, czuję się trochę rozchwiany. No i stosowałem wiele diet w swoim własnym życiu i troszeczkę tego przerobiłem, ale zauważyłem, że świadomość diety ma znaczenie i ja nadal kieruję się tym przekonaniem, że należy słuchać się swojego własnego ciała, mieć w miarę zrównoważoną dietę. Ja osobiście mięsa nie jem, spotykam się z wieloma przekonaniami, ale... No ja uważam jednak, że tutaj trzeba słuchać się po prostu swojego ciała. Nie będę wam tutaj dzisiaj sprzedawał żadnej teorii dotyczącej diety, może kiedyś osobno nagram jeszcze o ten film, ale dzisiaj po prostu chcę wam powiedzieć o tym, że dieta ma znaczenie i świadomość tego co jecie, ma znaczenie, także warto się tutaj nad tym zastanowić. Punkt numer 6. Punkt, który często zdarza mi się wałkować, a z którego śmieję się sam z siebie najbardziej. Celibat, asceza i zaprzestanie masturbacji są ważne dla rozwoju. Wiecie, z tym celibatem to jest tak, że to w zasadzie jest bez znaczenia, nie? Generalnie ja sam doświadczyłem tego, że jak w ogóle stosuję taki tryb spartański w moim życiu, gdy nie jem cukru, nie jem śmieciowego jedzenia, w ogóle nie dogadzam sobie stronie od przyjemności... W ogóle, czy stosuję ten celibat, i wiecie, i, i, i w ogóle, to jestem wtedy bardzo mega uważny, bardzo mega taki, taki męski, taki silny, taki wręcz dominujący, bardzo ambitny i skupiony na działaniu, na osiąganiu, czasami wręcz troszeczkę neurotyczny. I zauważyłem, że to jest świetny sposób na to, żeby zrealizować trudne dla mnie cele. I dopiąć niektóre tematy do końca. I to jest szczególnie no, ciekawe, jeżeli naprawdę macie jakieś wyzwanie w swoim własnym życiu, tak? Wtedy zazwyczaj nie chce nam się jeść, nie, chce, nie myślimy tyle o seksie, tylko jesteśmy skupieni po prostu na działaniu. A z drugiej strony, wiecie, jak się sobie dogadzamy się i się lenimy, i się masturbujemy, tak, Bo tutaj uważam, że. No, uważam, że nadmiar masturbacji po prostu ryje banie, tak? No nie ma co się oszukiwać, z tego względu, że masturbować jest się bardzo łatwo, można robić to codziennie. Dostałem do pornografii też jest bardzo łatwy. Ja wiem, że bardzo wiele osób jest też uzależnionych od masturbacji, ale wiem też, że poczucie winy niczego dobrego nie wnosi do życia, więc uważam, że traktowanie moich słów, a potem czucie się winnym, gdy na przykład uprawiasz seks, czy się masturbujesz, no to jest bez znaczenia, tak? To jest bez sensu, to jest głupie. To już lepiej, żebyś robił sobie dobrze i nie czuł się winny, tak? No tutaj trzeba po prostu posłuchać się swojego własnego ciała i to jest potrzeba, tak? Jak każda inna do zaspokojenia. Każdy tutaj musi podejść do tego indywidualnie i... No i tyle. No, także wiecie, no tutaj się troszeczkę tak koryguję i poprawiam, bo nie chcę, abyście brali mnie jak takiego księdza z ambony, tak? Ja nie twierdzę, że seks jest zły, czy masturbacja jest zła, tylko ma to na nas wpływ, tak? I chcę uświadomić Was, że ma to na, na nas wpływ i na mnie również ma to wpływ i ja doszedłem do takiego wniosku, że można to poobserwować. No i czasami można to wykorzystać jako silną stronę, jeżeli naprawdę chce się stać bardziej twardym, tak? Jeżeli jesteś przewrażliwiony... E... Brakuje Ci pewności siebie, brakuje Ci czasami odwagi, brakuje Ci tego takiego zwartego e, poczucia mocy, tak? No to możesz to wykorzystać, ale, ale, wiecie, no, nie śmiejcie się za mnie, nie osądzajcie, no musicie sprawdzić to na sobie, bo to naprawdę działa. I w drugą stronę też seks czy masturbacja obniża w nas poczucie stresu i napięcia i otwiera nas na bezwarunkową miłość i w ogóle, tak? Ale często też prowadzi do takiego poczucia, że... No, że nic tam się nie chce po prostu, że... No, że nic tam się nie chce i tyle. No, ja doświadczyłem tego poczucia, że nic mi się nie chciało. Nawet od masturbacji czułem potem poczucie winy, czy nawet czułem... Taki lekko smutny, depresyjny nastrój, nawet wręcz nihilistyczny, tak jakby masturbacja zabierała ode mnie resztki energii, a potem czułem się jak taki flak i nic nie sprawiało mi takiej przyjemności, bo, bo miałem takie poczucie, że mój centralny układ nerwowy jest taki wyczerpany. Także tutaj dzielę się z Wami autentycznymi doświadczeniami, musicie sami to po prostu ocenić. Punkt numer 7. Osądzanie i ocenianie to zło, krytyka to zło, feedback nie jest potrzebny, myślenie też nie i refleksja też. Bez refleksji, a no to jest już mój komentarz. Dobra, chodzi mi o takie przekonanie, że, że wszyscy powinniśmy wszystko akceptować, powinniśmy wszystko kochać i w ogóle, że nie powinniśmy nic krytykować, nie powinniśmy dawać niczemu feedbacku, nie powinniśmy myśleć ani się refleksować. No i wiecie. To czasami może być bardzo zgubne w skutkach, jeżeli potrzebujesz postawić granice, potrzebujesz coś zaplanować, potrzebujesz coś wizualizować, potrzebujesz coachingu, przykładowo, tak, zadać sobie jakieś pytanie do refleksji, pokontemplować, zadać sobie koan. Myślenie jest bardzo ważne w naszym życiu, w naszym życiu praktycznym, materialnym, abyśmy mogli działać, realizować się, spełniać. Organizować siebie, organizować czas, budować relacje z ludźmi, bo przy pomocy myśli oraz koncepcji się dogadujemy. No i myślenie ma też ten aspekt techniczny, bo dzięki logice uczymy się, tak? Ja teraz przykładowo robię kurs na Świadectwo kwalifikacji, to się tak nazywa na drona. Tak? To są uprawnia, uprawnienia typu ławo w los. Tak się nazywają te uprawnienia. I są uprawnienia umożliwiające mi latanie dronem. Będę mógł latać dronem w terenie zabudowanym yy, po prostu do 5 kg. Tak? Drona będę mógł mieć i nie będę miał problemów. I żeby móc zrealizować. To szkolenie potrzebuje swojej logiki, potrzebuje myślenia do tego, żeby zdać testy, zdać egzaminy. Potrzebuje się nauczyć niektórych rzeczy na pamięć. I muszę po prostu wykonać robotę, która z jednej strony jest emocjonalnie trudna do wykonania, a z drugiej strony jest bardzo pasjonująca, bo kocham latać dronem, uwielbiam ujęcia z góry, a żeby móc latać w miejscach, w których żeby móc latać potrzebne są uprawnienia Potrzebuję je zrobić Potrzebuję je również dla poczucia komfortu Ponieważ Tak jak powiedziałem wcześniej Latanie w niektórych miejscach jest nie, niedozwolone A dron, którego chcę używać Jest dosyć ciężki I do obsługi tego drona Wymagane jest po prostu świadectwo kwalifikacji Także tak to wygląda Podobnie jest w relacjach z ludźmi Czasami trzeba komuś Dać informację zwrotną Powiedzieć, stary, robisz coś źle, stary, krzywdzisz mnie, stary, ogarni się. Czasami trzeba powiedzieć coś, żeby po prostu otrząsnąć drugiego człowieka i go ogarnąć. I ja wiem z własnego doświadczenia, że to jest bardzo potrzebne, bo bez tego relacje mogą się bardzo szybko posypać. Z drugiej strony, jeżeli otworzycie się na ciągłą akceptację wszystkiego, yy, to, jak ktoś z Was krytykuje czy oceni, będziecie mieli takie poczucie, O Jezu, co za nieświadomy człowiek ocenia mnie i krytykuje, a ta osoba może mieć naprawdę dobre intencje i może chcieć Wam w czymś pomóc. Więc tutaj warto jest się zdystansować od oceny i krytyki, oczywiście, ale nauczyć się wyciągać feedback, informację zwrotną, jakąś wartość z tego. Naprawdę, to jest mega, super ważne. Żeby żyć i nie zrobić sobie krzywdy. I przede wszystkim nie robić też innym ludziom krzywdy, tak? Sobie nie robić krzywdy i innym ludziom nie robić krzywdy. Punkt numer 8. Aby coś osiągnąć, trzeba cisnąć. Ja kiedyś żyłem takim przekonaniem, żeby coś osiągnąć w życiu trzeba cisnąć. I owszem, czasami trzeba cisnąć. Czasami jest trudno, czasami trzeba coś dokończyć, czasami trzeba zapierdzielać i trzeba ruszyć tyłek, i trzeba coś dokończyć, przycisnąć się. Zmotywować, ruszyć dupę, zapierdzielać, po prostu trzeba, czasami. Ale to nie znaczy, że to jest najlepszy sposób na to, żeby żyć, i to nie oznacza, że to jest też najbardziej efektywny i produktywny sposób na to, żeby zrealizować niektóre cele. Ja się nauczyłem, że bardzo często przy procesie kreatywnym, jak poluzuję wora i dam sobie na wstrzymanie, i zahamuję swój perfekcjonizm, to mam mega zajebiste pomysły. Jestem mega kreatywny, rzeczy mi wpadają do głowy spontanicznie, w najmniej spodziewanych momentach i po prostu są to genialne pomysły, które działają. Ja zauważyłem, że to też jest bardzo ważne w relacjach z ludźmi, żeby nie być perfekcjonistą i czasami wyluzować faktycznie i odsunąć te swoje ego na bok, czy to duchowe ego, czy to racjonalne ego, czy to męskie ego, czy to e, nie wiem, jakąkolwiek część siebie w sensie. Która mogłaby zaszkodzić relacji, no trzeba czasami po prostu poluzować wora i zachować się jak dojrzały człowiek. I czasami faktycznie niektóre cele są nieosiągalne, czasami są zbyt ambitne, czasami mamy nadmierne oczekiwania, czasami należy obniżyć poprzeczkę, czasami należy być bardziej realistycznym, czasami należy zaakceptować to, że jakiś cel, który sobie założyliśmy, nie został przez nas osiągnięty. Ja przykładowo już przekładam wydanie swojej książki ponad rok czasu. Naprawdę, a to wszystko dlatego, ponieważ chcę ją dopieścić. Troszeczkę ulegam swojemu perfekcjonizmowi, ale to dlatego, bo zależy mi na treści, żeby to była konkretna i rzetelna treść, ponieważ nie chcę wydać byle czego. W moim idealistycznym przekonaniu ale czasami naprawdę, jak się wyluzuje, to rzeczy się układają i można troszeczkę się zdystansować, tak? Pamiętajcie, balans. Punkt numer 9. Życie jest czarno-białe i liczy się tylko perfekcja. Wszelkie odmiany szarości nie są akceptowalne. O Boże, to jest straszne przekonanie. Wiecie, ja kiedyś tak żyłem, takim przekonaniem, że, że wszystko musi być idealne że odmieniać, że odcienie od szarości są nieakceptowane. I to też wynika właśnie z perfekcjonizmu, ze społecznego uwarunkowania, social media, wiecie, bo jak oglądamy te wszystkie piękne rzeczy, to nam się wydaje, że życie musi być takie, bo jak takie nie jest, to znaczy, że jest beznadziejne. I mamy mam takie właśnie dualistyczne myślenie, które w zasadzie prowadzi do poczucia winy, perfekcjonizmu, zachowań typu borderline. Zachowań kompulsywnych, całą masę bullshitu sobie tworzymy. Ja troszeczkę przyspieszę, bo widzę, że mi się czas kończy. Punkt numer 10. Autentyczność to konieczność mówienia wszystkim o wszystkim. Pamiętajcie, że czasami warto jest zamilczeć, czasami warto jest zachować dystans i wcale nie musimy wszystkim mówić o wszystkim. Warto jest zachować granice. I mieć świadomość tego, jaki się ma wpływ na innych ludzi, żeby wejść też w tą perspektywę drugiego człowieka i zastanowić się, w jaki sposób ten drugi człowiek myśli, a nie patrzeć tylko na czubek swojego nosa. W zasadzie zawsze patrzymy na czubek swojego nosa, nie? więc tą umiejętność wchodzenia w perspektywę drugiego człowieka trzeba wyćwiczyć. Punkt numer 11. Relacje z ludźmi nam się przydarzają, i ci, których poznaliśmy kiedyś, muszą być z nami przez cały czas. Pamiętajcie, relacje z ludźmi nam się nie przydarzają i jak chcemy mieć relacje z ludźmi, to trzeba o nie świadomie zadbać. Nie żyj w takim przeświadczeniu, że wszystko samo spadnie ci z nieba. Owszem, niektórzy ludzie spadną ci z nieba i jak będziesz sobą i odkryjesz siebie i miłość do siebie, to wiele wspaniałych rzeczy się przed tobą odkryje, ale o niektóre rzeczy trzeba po prostu samemu zadbać. I punkt numer 12. Prawda jest tylko jedna prawdziwa i to jest Twoja prawda. Ile razy zdarzyło Ci się to usłyszeć? Oczywiście, że prawda jest tylko jedna. O Jezu, mikrofon będzie miał takie przestery. Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself. Dzięki Wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli Wam się podoba dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie Komentarze dla statystyk i widzimy się w kolejnym nagraniu. Kocham Was, kłaniam się. Wszystkie potrzebne linki macie na dole. Możliwość wsparcia projektu, jeżeli chcecie umówić się ze mną na konsultację, to również na dole macie kontakt. Zapraszam na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, Elo, błyźkę. No nieźle. I jak to wygląda? Ah! oh yes us oh, yes. <laughs>